Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. A dzisiaj zaczynamy od fragmentu listu do Rzymian autorstwa Świętego Pawła i czytamy od wersu 17: Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy. Ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano: pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel Twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężej. Oj, taki wspaniały tekst na początek dnia, nad którym naprawdę warto się pochylić i warto mu poświęcić chwilę czasu. Drodzy bracia i siostry, no żyjemy w złych czasach, to jest prawda. Żyjemy w czasach, które obfitują zło. To zło, jak szambo wylało się już w tej chwili na świat. I wcale nie ma zamiaru do tego szamba wracać. Wielu ludziach budzi się takie pragnienie, żeby z tym zrobić porządek, żeby komuś przywalić, żeby na kimś się zemścić, a może się przestraszą i przestaną robić to, co robią. No cóż, w ten sposób tak naprawdę niczego nie zmienimy. Jednych oprawców zamienimy na drugich oprawców. Czy to będzie sensowna i, i lepsza zamiana? Wątpię. Ale spójrzmy do brzegu słowa, żeby zwrócić uwagę, czego Bóg nas uczy, no szczególnie w takich czasach jak te. Zacznę od tego, że Bóg nie uczy nas nic nie robienia. Bo niektórzy mówią, a nie mieszajmy się w to, nie nasza sprawa, to jest działanie zupełnie niezgodne z Biblią. I raczej świadczy o tchórzostwie tych ludzi, aniżeli o jakiejkolwiek Bożej mądrości. Zło, dobrem zwyciężaj. To jest werset, który kończy te nasze rozważania. No Mamy tutaj do czynienia z bardzo ostrym zwrotem, kiedy to Paweł mówi: Zło, zwyciężaj dobrem. A więc bądź aktywny! Bądź aktywny! Sprzeciw się! Ale nie stosuj tych metod, które stosuje zło. Zastosuj zupełnie inne metody. Jakie to metody są? Jeśli twój nieprzyjaciel pragnie, łaknie, to napój go, nakarm go. W ten sposób na jego głowę ściągniesz rozżarzone węgle. A więc widzicie, nie chodzi o to, że ktoś, kto czyni zło, ma pozostać bezkarny. Nie chodzi o to, żebyśmy godzili się na to, aby ludzie czyniący zło robili to z uśmiechem na ustach i nie przejmowali się, no bo chrześcijanie, tacy potulni, takie barany potulne, na no wszystko się zgodzą. Niczego takiego Biblia nie mówi. Biblia mówi, że jeśli oni staną w sytuacji, w której będą głodni, to nie masz się na nich mścić, nie masz im dokopać, nie masz im przyłożyć jakimś kijem, tylko masz tych ludzi nakarmić. Masz tych ludzi napoić. W ten sposób, czyniąc im dobro, włożysz na ich głowę rozżarzone węgle, bo oni tego nie robili i oni tego nie mają zamiaru robić. Ale kiedy zostaną z tym skonfrontowani, to ich głowy, duchowe głowy, nie wytrzymają tego obciążenia. W końcu, aby nie oszaleć, zaczną zadawać sobie pytanie, dlaczego oni tak postępują. Zaczęliśmy nasze rozważanie od zwrotu, żeby nikomu złem nie oddawać za zło. Tu nie chodzi o bezczynność naszą. Prosty przykład. Jeżeli idziesz do urzędu, jesteś źle potraktowany, ktoś cię potraktował, jak to się popularnie mówi, z buta i aż chce się krzyknąć na tego człowieka, a aż chce się, chce się mu zwrócić uwagę, odpowiednio dobierając słowa. Nie rób tego. Nie rób tego. Ale możesz... Grzecznie, z pełną kulturą, powiedzieć tej osobie, że zachowała się w sposób niegodny, że urzędnik, czy to państwowy, czy to samorządowy, nie ma prawa tak się zachowywać. Możesz nawet złożyć skargę na tego człowieka, jeśli przekroczył jakieś granice, ale nie oddawaj mu tym samym, co on zastosował wobec ciebie. Zła nie leczy się złem. Zło leczy się dobrem, a więc bądźmy mądrymi ludźmi, którzy we właściwy sposób zachowują się wtedy, kiedy są atakowani przez zło. Dalej czytamy, że mamy się starać o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Zobaczcie, tu nie jest napisane, że mamy się starać o to, co jest dobre w oczach Boga. Niektórzy mówią, a ja się zawsze pytam Boga. Tacy uduchowieni, że chciałoby się poczepać nimi powiedzieć, człowieku, Chodzisz po ziemi, zachowuj się jak porządny człowiek. Nie, on taki duchowy, że on nawet jak do kościoła ma iść, to się musi pytać Pana Boga, czy powinien iść. Ja bym takich ludzi wyrzucał z kościoła, nawet się no nie zastanawiając nad tym, co oni mówią, co robią, bo to są nieprzytomne osoby, które tak naprawdę zgrywają duchowych, a, a, a w swoim sercu noszą zgniliznę. Mamy postępować tak, mówi Biblia, aby wszyscy ludzie to widzieli. I żeby akceptowali to, bo są zasady, które wszyscy ludzie akceptują. Coś takiego jak grzeczność w relacjach między ludźmi. Coś takiego jak kultura w relacjach między ludźmi. Coś takiego jak uczciwość pomiędzy ludźmi. Brak kłamstwa. Nie myślcie, że ludzie akceptują kłamstwo. Akceptują go do momentu, kiedy nikt nie udowodni im, że kłamią. Ale ludzie nie chcą, żeby być, oni nie chcą być okłamywani. Ludzie często kłamią dlatego, że sami zostali okłamani. My nie musimy stosować tych zasad. Powinniśmy chodzić w prawdzie. Powinniśmy chodzić w prawdzie. Jeśli od nas to zależy, zwróćcie uwagę. Jeśli to ode mnie zależy, to będę zachowywał pokój ze wszystkimi ludźmi. To, że ludzie na mnie napadają, to jest jedna strona medalu. Ale to, w jaki sposób ja reaguję na te napady, to jest druga strona medalu. Jeżeli odpłacę im tym samym, a zobaczcie sobie do internetu, jak chrześcijanie okładają się tam różnymi inwektywami, jak mówią o sobie z pogardą, jak się wywyższają w stosunku jedni do drugi. No naprawdę, ktoś, kto nie jest chrześcijanin, jak to czyta, to jak najdalej od chrześcijan będzie uciekał. Zresztą ja uważam, że ci ludzie to w ogóle są chrześcijanami, którzy takie rzeczy wypisują. A to już ich, ich jest ich problem, nie mówię. Zachowuj z ludźmi pokój. Dlaczego mam zachować pokój, ktoś powie. Ano dlatego, że Twoim zadaniem na tym świecie jest głosić Królestwo Boże. A jak będziesz głosił Królestwo Boże, jak najpierw kogoś spierzesz i najpierw nakłamiesz o kimś, najpierw kogoś omówisz, a później co przyjdziesz do niego z Ewangelią? I będzie słuchał ten człowiek? No puknij się w czółko, zanim Ci taki głupi pomysł przyjdzie do głowy. Jeżeli ktoś Ci zrobił krzywdę, naprawdę ktoś Ci zrobił krzywdę, nie że Ci ktoś tam powiedział, nie że ktoś tam napisał, o ten człowiek to jest głupi. Ale jeśli ktoś ci zrobił krzywdę, nie mścij się sam. Ale pozostaw to Bożemu gniewowi. A kiedy tam to się stanie, ktoś powie, nie wiadomo czy w ogóle. No cóż, jeżeli ktoś w taki sposób się odzywa, to znaczy, że on nie wierzy Bogu w ogóle. Nie zna Słowa Bożego albo mu nie wierzy zupełnie. To nawet nie warto takiego człowieka przekonywać. Trzeba go wzywać do pokuty, do wyznania grzechów i do nawrócenia, bo to jest niewierzący poganin który do tego jeszcze bezczelnie podaje się za chrześcijanina. Bóg mówi, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi pan. I mnie to wystarczy. Jeżeli on ma odpłacać, to ja mogę tylko za tych moich wrogów zacząć się modlić. Bo gdybym ja im odpłacił, no to cóż im mogę zrobić? Co? Kamienie mogę rzucić w ich stronę? Co mogę im zrobić? Tak naprawdę nic. Ale jeśli Bóg im odpłaci, o, to już jest. Bardzo nieciekawa sytuacja. Na ich miejscu ja bym jak najszybciej przybiegł i jak najszybciej się pogodził z ludźmi, których ci ludzie źle potraktowali, żeby nie mieli sprawy z Bogiem. Żeby Bóg nie musiał im wymierzać sprawiedliwości. Ludzie, jeżeli Bóg mówi, że im odpłaci, to nawet palcem nie ruszcie, ponieważ to, co czeka tych ludzi, jest tragedią. Natomiast wy, wy kochani, zacznijcie modlić o to, żeby ci ludzie zostali uratowani przed Bożym sądem. I zróbcie wszystko, co wy możecie zrobić, żeby ten ratunek przyszedł. Oczywiście nie należy udawać, że nic się nie stało, nie należy udawać, że nie było żadnego zła. Należy mówić prawdę. Zrobiłeś krzywdę, zrobiłeś krzywdę mnie, mojej rodzinie. Ja Ci wybaczyłem. Ale mówię Ci, że jeśli Ty nie zmienisz swojego postępowania, jeśli nie naprawisz zła, które zrobiłeś, to mój Bóg mówi, że On ci odpłaci. A ja, kiedy to czytam, to już się boję tego wszystkiego, co ci Bóg zrobi. I ty też powinieneś się bać. To jest mówienie prawdy ludziom, a nie skakanie komuś do oczu. Więc jeśli taki człowiek wykaże jakąkolwiek skruchę albo stanie w trudnej sytuacji, no, straci pracę na przykład, straci stanowisko, które wykorzystywał, to co, będziesz się cieszył teraz? Odtańczysz taniec zwycięstwa? Nie, zaproś go na herbatę. Zaproś go na kawę. On cię na pewno zapyta, dlaczego to robisz? Przecież ja cię skrzywdziłem. No i masz okazję powiedzieć mu świadectwo. I masz okazję powiedzieć mu, że twój Bóg jest Bogiem przebaczającym. Jest Bogiem, który chce jemu również przebaczyć. Ludzie, nie dajmy się wkręcać przez świat, nie dajmy się wkręcać przez diabła w jakiekolwiek awantury. Był taki czas, jeszcze parę lat temu, kiedy rzeczywiście, jak ktoś mnie tam próbował dźgać, to nie pozostawałem dłużny. To prawda. Ktoś, kto może pamięta te, te pięć lat temu, cztery lata temu, to potwierdzi, że, że to, co mówię, jest prawdą. Ale przyszedł czas, kiedy Bóg mnie przekonał i pokazał mi, że to on jest tym, który walczy w mojej sprawie. Internet jest pełen kłamstw, oszustw i pomówień pod moim adresem. A widzieliście gdzieś, żebym się z kimś kłócił? Widzieliście gdzieś, żebym jakieś sprostowania pisał, żebym komuś oddawał tym samym? Nie. Nie znajdziecie tego dłuższego czasu. I wiecie co? Powiem Wam coś, co Wy, wy pewnie nie widzicie, ale ja to widzę. I Bóg już sądzi niektórych. Naprawdę tak jest. I wcale mi nie jest do śmiechu, tylko żal mi tych ludzi. Bo ja wiem, co oni przeżywają. Wiem, z jakiego piedestału spadali. Wydawało im się, że są piewcami najważniejszych informacji. Że oni ustawiają teraz wszelką dyskusję. Dzisiaj są prawie na dnie. Prawie na dnie. A czy ja coś zrobiłem w tej sprawie? Nic. Nawet palcem nie kiwnąłem. Bóg jest sprawiedliwy. Naprawdę Bóg jest sprawiedliwy. I Bóg czyni, co chce. My powinniśmy naszym nieprzyjaciółom okazywać miłość, miłosierdzie i oferować im pokój. Oczywiście to nie chodzi o jakąś głupią miłość. Nie chodzi o rzucanie się na szyję komuś. Ale traktowanie ludzi z szacunkiem. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak wiele to może zmienić w relacjach między ludźmi. Bo wielu ludzi na to patrzy. Także złych ludzi. dla nich to jest też lekcja. Lekcja, której się uczą. Ważna lekcja. Bardzo ważna lekcja. Pamiętaj, że miłość sprawia, że nawet jeśli ktoś ci naprawdę zrobi krzywdę i zrobi to, no można powiedzieć, w sposób bezlitosny, to patrząc na Twoją reakcję, no, zaczyna chodzić w oskarżeniu. To prawda. Ja nie mówię o rezygnowaniu ze sprawiedliwości, takiej na przykład prawnej sprawiedliwości, jeżeli jest taka konieczność, ale ja mówię o tym, jaki jest nasz osobisty stosunek do tych, którzy nas krzywdzą. Niech dobry Bóg wypełni nas mądrością, niech da nam prawdziwą miłość, pełną siły, pełną determinacji, abyśmy potrafili dobrze reprezentować naszego Chrystusa, ale też czynić dobro wszystkim których spotykamy na drodze naszego życia. Amen!